Jestem dzisiaj w Possenhofen. Jest to miejscowość znajdująca się około 200 km na południowy zachód od Monachium. Sama miejscowość znajduje się obok jeziora, gigantycznego jeziora Starnberger See, które ma chyba 20 km długości, 4,5 km szerokości, czwarte lub piąte, w zależności jak liczyć pod względem wielkości jezioro w całych Niemczech. Maksymalna głębokość chyba 127 metrów, także jest gdzie się utopić, jest gdzie pływać. Jest krystalicznie czysta woda. Jestem w tej miejscowości, ponieważ jest tutaj zamek księżniczki Elżbiety, zwanej także Sisi. Chciałem zobaczyć z zewnątrz, jak to wygląda. Około 1,5 km przed Possenhofen jest bezpłatny parking, ale polecam może jechać trochę dalej. Jakiś kilometr przed samym Possenhofen znajduje się jeszcze drugi parking. Niestety płatne 2 euro od auta i 1,5 euro od motoru. Przy samym parkingu z drugiej strony ulicy, od strony jeziora, jest całkiem spory plac. Nie wiem, czy na tym samym placu można grillować, ale przy samym jeziorze widziałem miejsca do grillowania. Także można sobie grillować z widokiem na całe jezioro. No jest gdzie tu wyjść z dziećmi. Tam po lewej jest nawet boisko do siatki, jakieś krzesełka. Oczywiście wszędzie są knajpy. W całych Niemczech wszędzie są knajpy, gdzie tylko można, to są knajpy. Sam Possenhofen jest od zachodniej strony tego jeziora. Ta strona jest, jakby to powiedzieć, publiczna. Wzdłuż całej linii 20-kilometrowej praktycznie można przejść, przejechać się rowerem, grillować w wyznaczonych miejscach. Ogólnie jest dostęp do wody, natomiast od strony wschodniej nie ma dostępu do jeziora. Są prywatne mieszkania, wille całe, chaty, naprawdę posiadłości. Nie ma dostępu w ogóle do wody, po prostu wszystko wykupione. Może się trochę wspomóc ściągawką. Elżbieta Amalia Eugenia von Wittelsbach, księżniczka Bawarii z bocznej, niekoronowanej linii Wittelsbachu. Urodziła się w 1937 roku w Monachium. Tutaj spędziła dzieciństwo w Possenhofen. Jest tu całkiem ładna posiadłość. Co do tej posiadłości nie da się zwiedzić, jest w prywatnych rękach. Można tylko z zewnątrz, nie wiem, przyjść do bramy i po prostu obejrzeć to z zewnątrz. Nawet do ogrodów nie można wejść. Sama posiadłość była kiedyś otoczona murem i wieżyczkami ochronnymi. Z tych z muru i wieżyczek niewiele zostało. Jakieś pozostałości murów i 2-3 wieżyczki. Sama księżniczka Elżbieta, nazywana przez rodzinę czy też znajomych Sisi bądź Sisi. Nie wiem dlaczego akurat tak. Natomiast swojego czasu była dość znaną, przynajmniej w późniejszych latach swojego życia. Na jej podstawie nawet powstała bajka animowana o nazwie Sisi. Sama Sisi miała 9 chyba rodzeństwa. Rodzice musieli wybierać, kogo lepiej wykształcą. Oczywiście w pierwszej kolejności jest pierwsze dziecko, Helena, na którą ułożyli na dobre wykształcenie. Sama Sisi otrzymała bardzo podstawowe wykształcenie. Jestem już przy samym tym pałacyku. Niestety dalej się nie da wejść, jest wszystko zagrodzone. Nawet tu, gdzie stoję, mimo że szedłem takim nieogrodzonym szlakiem. Piszę, że sama ta ścieżka nawet jest prywatna i właściciele proszą między 22 a 6 nawet tutaj nawet nie wchodzić. Ze względu na ciszę oczywiście. Sam pałacyk jest bardzo ładny, zadbany. Nawet jakaś kapliczka. Ciekawa historia jest z zaręczynami samej Heleny, czyli starszej siostry Elżbiety. W 1953 roku, bodajże, tak, w 1953 roku, kiedy Elżbieta, czyli Sisi, miała 16 lat, jechała razem z matką i starszą siostrą na zaręczyny Heleny, w sensie pomóc ściągawką. Miały się odbyć zaręczyny cesarza Franciszka Józefa z Heleną, najstarszą siostrą Elżbiety. Ciekawe jest to, że wydarzenia się nie potoczyły zgodnie z planem matki oraz samej Heleny. Książę Franciszek zakochał się w 16-letniej wtedy Sisi i ją to poprosił o rękę. Z
Zdumiona Sisi podobno odpowiedziała bez wahania: oczywiście, że go kocham, jak mogłabym go nie kochać, a następnie wybuchła szlachem, gdybyś tylko nie był cesarzem. Była bardzo piękna, wzbudzała powszechny entuzjazm, gdziekolwiek się nie pojawiła. Natomiast sama z siebie wychowywała się raczej tutaj w odosobnieniu, po Sennhofen. Być może to spowodowało, że ogólnie przynajmniej w początkowych okresach swojego życia była bardzo nieśmiałą osobą. Samo przeniesienie się na dwór cesarski podobno wywołało u niej jakieś traumatyczne przeżycia. Istniał tam bardzo, bardzo ciężki rygor. Wstawanie o jakiejś ustalonej porze, ustalone śniadania, wszystko było po prostu dopięte na jakiś guzik, wszystko na zeszyt, na godziny. Podczas walk z wojskami Napoleona III Sisi szalała z niepokoju, ponoć jadała niewiele, była bardzo zestresowana. Kiedy Józef Franciszek powrócił, został żonę podobno bardzo wychudzoną, bardzo nerwową. Sisi z czasem stawała się coraz odważniejsza, zaczęła stawiać na swoim, zaczęła dużo podróżować, zaczęła także zabraniać strażnikom oraz całej świcie chodzić za nią, co bardzo jej niepokoiło po prostu cały dwór o jej bezpieczeństwo. 10 września 1998 roku w Genewie Szwajcaria Elżbieta została zamordowana przez włoskiego anarchistę Luigiego Lucheni, który wbił jej filmik w serce. Jak później mówił, chciał po prostu zabić jakiegoś władcę, nieważne jakiego. Słaba śmierć. Zostało spełnione jej ostatnie życzenia, jakie wypowiadała niedługo przed śmiercią. Ja także chciałabym umrzeć od maleńkiej ranki w sercu, przez którą moja dusza mogłaby ulecieć. Chciałabym, by stało się to daleko od tych, których kochunie. Lata Elżbieta spędziła w żałobie po samolucie śmierci jej trzeciego dziecka, jedynego syna, który nie był wychowywany przez nią, został jakby odebrany i wychowywany na dworze. Nie miała z niego dużego kontaktu. On jako został wychowywany twardą ręką, w wieku 29 lat udał się popełnić samobójstwo. Sama Elżbieta ciężko to przeżyła. Do końca życia chodziła w czarnych strojach, nie przyjmowała raczej gości i też rzadko udzielała się jakoś publicznie. W samym jeziorze Stambergerze jest bardzo dużo w sezonie łódek, różnych jachtów, łódeczek, kajaków i innych spływających dziwnych rzeczy. Natomiast jest połowa października. No, jak widać, że to są kilka sztuk, jest po sezonie, woda jest bardzo zimna. Fajna sprawa sobie tak pochować, nawet pontonem, jeżeli ktoś ma mniej pieniędzy. Czyli jest zamożnym Polakiem. Można sobie popłynąć na środek jeziora, poglądać inne łódki, poopalać się, poczytać książkę. Taki wyglądowy relaks. Nie jest daleko od Monachium, także każdy. Każdy szanujący się Niemiec musi mieć łódkę. Najlepiej Porsche albo inne dobre auto. No i jakąś wyposażoną chatę. Ja jako zamożny Polak kupiłem sobie ponton za 299 z eBaya. Aczkolwiek jeszcze nie pływałem. Jest połowa października, woda jest zimna, a głębokość tego jeziora to 127 metrów. Ten zamek należy do prywatnych właścicieli. Jak widać na zdjęciu, normalnie jest domofon i nawet sporo ludzi tutaj mieszka. Naprawdę zamożnych. Mi się podoba w Niemczech. Nawet starsze osoby chodzą, trzymają się za rękę, podróżują, bawią, cieszą się życiem. W Polsce jakoś to inaczej wygląda. Jestem teraz w miejscowości Berg, po wschodniej stronie jeziora. Poprzednio byłem w Possenhofen, gdzieś tam, z drugiej strony jeziora. Tam na północ jest miejscowość Stamberg. No, po tej stronie jest, no, akurat jest tutaj jakieś wejście, aczkolwiek jest też zagrodzone do wody. No, zaraz pokażę, jak tu wyglądają chaty bogatych Niemców.
Jazda samochodem po Niemczech różni się od tego, jak to wygląda w Polsce. W Polsce, jako że mamy w ogóle mało autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic, jeździ się dużo lokalnymi drogami, czy też drogami krajowymi, gdzie trzeba wyprzedzać tiry i tak dalej, i każdy jest do tego przyzwyczajony. W Niemczech lokalne drogi są bardzo kręte, wąskie, nie mają poboczy, nikt na nich nic nie wyprzedza, oprócz tych rowerzystów. Naprawdę musiałby jakiś traktor jechać 8 na godzinę, żeby to chciał go wyprzedać. Jest limit do 100 na godzinę na takich lokalnych drogach. W zasadzie każdy jeździ te 100 na godzinę, obojętnie czy ma Porsche, czy jakiegoś malucha. Wbrew pozorom na autostradach są ograniczenia, jak każdy myśli w Polsce, że niemiecka autostrada są bez ograniczeń. Nie ma ograniczeń pomiędzy miastami, jeżeli jest autostrada, natomiast mimo że jest autostrada, ale na przykład są jakieś rozjazdy albo jest to obwodnica jakaś, no to są normalnie ograniczenia, czasem 100 na godzinę do 130. Dzięki, pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji.